Hej, hej, hej wszystkich, witam was w kolejnym odcinku z gry Alundra. Ostatnim razem skończyliśmy jak nas Jazz nas uratował na plaży, gdzie rozbiliśmy się. Dobra, idziemy przeeksplorować tą wiochę, czym gdzie trafiliśmy. Tego się nie mogę przyzwyczaić, bo zawsze myszki używam, a tak? A sprawdzę jak on ma w ogóle. A Jazz, dobrze mówiłem, Jazz. Dobra, idziemy zobaczyć, gdzie trafiliśmy. You feel strong enough, expert to reach, of course. Okej, dobra. Idziemy. Wow. Wkurza mnie w tej grze, że dużo jest dialogów. Tak mnie denerwuje. Gdzie my trzeba było tu iść? Ja już nie pamiętam. Kiedy ja w to grałem ostatni raz. On tu nas chyba nie puści. Jak jest, on nas nie puści. Nie ma szans, żeby nas puścił. Dobra, to idzie. Aha, wiem o co chodzi już chyba. Tam trzeba będzie tą książkę zdobyć. Tu Septyk mieszkał chyba, jak dobrze pamiętam. No, Septyk tu mieszkał, Septimus. Co, dasz mi jakąś misję czy coś? Nie. Co to chyba? Nie wiem. Dobra, przejdziemy się po wszystkich tych domkach, bo ja nie pamiętam. Czy... O, animacja. Czy animację to bym nie nazwał, tak? No, okej. Okay. Tak, to było właśnie z tym dziadkiem. On tam choruje, bo trzeba w jego sen wejść, dobrze pamiętam. Ja nieraz ludzie nie będę się odzywał po wszystkich tych dialogów, bo nieraz czytam. Bo patrzę, gdzie trzeba iść, bo on dopisze, że po Septimusa teraz iść. Więc nieraz nie będę się odzywał podczas tych dialogów. O, zmienił miejsce, to znaczy, że już ok jest. Trzeba im pomóc. O, Wendel ma koszmarę, on coś tam nie chce pomóc. O, jest. Już mówię, żebyśmy tam książkę odzyskali. O, mamy tą książkę odzyskać teraz. No to już chyba już nas przypuszczą. Dobra. O, już nie ma tego dziadka. No to idziemy. Jakbyście grali w Alundrę, to radzę wam też z noża. O, to jest nóż. Tak, to jest nóż. Byście z noża rozwalali właśnie, cieli te krzaczki, bo to gold drobny. A kasa się przydaje później. Tam chyba na górę nie opłaca się iść. Tam na górze... No nie pamiętam co było. Aha! O! Złoty nam dropu. Jakby kryształek. Pieniądz? Nie, to pieniądz. Fajna to jest misja później z kopalnią. Dobrze pamiętam, była ten boss nawet. A co tu było, bo coś widziałem. A, pójdziemy sobie zobaczyć, co nam szkodzi. Ale zupełnie nie wiedziałem o mnie. Aha, ten koleś mieszka. On właśnie w kopalni pracuje. Później z nim będziemy mieli tam do czynienia. Nie, już nie chcę mi się rozwalić krzaków. Sama mówię, żeby się niszczyli, ale nie chcę mi się też. Bo to wszystko przeorać, no. Co odpuszczę. Mam zamiar dość tą książkę znaleźć chociaż. Dobra, starczy. 47 golda i tak to jest sporo.
W kościele też będzie później fajne. Ale to już nie pamiętam co. Wiem, że coś było w kościele fajnego. Dobra. O, pierwszy nas przeciwnik. Muszę tu nie zlamić. Dobra. Że słabe są, bo to... Te gluty. Dobra. Aha, i miałem wam powiedzieć, że na razie seria do sesyna jest przerwana. Ponieważ coś mi... No nie chodzi, coś mam problemy z tym. Ale to tydzień, dwa i powinien naprawić to. No bo na razie jakoś nie mam ochoty nawet. Nie będę się zmuszał do tego. Fak, z tą mocą. No, siadaj. Jest. Dobra, rypać się. A, i tam był domek jakiś. A ja sobie nie mogę wejść. O, jest dom. To tu było zapewne. A, tu się życie nie traciło. Specjalnie tak jest. Nie odpuszczę krzaszków. O, tam skrzyń jest. Żeby to przejść, to trzeba spalić to. Trzeba mieć tam różkę taką, jak pamiętam dobrze. Dobra, wbiliśmy do domu jakiegoś. Nie podoba mu się wizyta tutaj moja. Really? No. Jak ja z tym mam walczyć? Aj. Się udało. Tak. Frajer pieprzony. O, my GDA weszły. Mam nadzieję, że jakaś nagroda chociaż będzie. Złoto. Oh, really? Straciłem tylko... O! Strange. Na siłę to jest. Może tu będzie coś. Jest. AP jest. To idziemy tu. Za bardzo to ta skrzynka nie schowana. W piwnicy jesteśmy jakieś, chyba? Ginie! Gin. A, nie chcę mi się rozwalać z tych. Aha, to trzeba już przebiec. Aha, tu było z tym. Chyba. Taka kombinacja była. Ta. E? Poszedłem w lewo, a spadł w prawo. Wow, herb. To ziołko. Ona odnawia nam życie, nie pamiętam ile, ale coś tam odnawiało. Okej. Okay. Nieraz trudne są zagadki. Pamiętam, że w dzieciństwie męczyłem się z jedną zagadką. Nie pamiętam dokładnie, jak to było. Aha, to było chyba... O cholera. A nie. Myślałem, że rozwali mi to. Że trzeba było tam się męczyć z jakimiś tymi zagadkami takimi. Trzeba było przyłączyć tu jedno i tam... Chyba tydzień się męczyłem z jakimś czymś. Bo nie wiedziałem, o co chodzi. Ech, machnął mnie. Dobra, jeszcze jedno. Te udy tego, wyrzucenia skoku są lepsze. O, spadaj. Co tu mamy? Przyda się zioło. A tu? A tu mamy... Nigdy nie wiedziałem, co dodaje w ogóle. Jakiś ten dodaje. Punkty czy coś? Ale rabie.
lód. Otwierajcie. Dobra, po nich. A, teraz tu było z tym. No, ale chamstwo, nie wiem nic. Co za dziad. Tak, to było z tym, już pamiętam. Fuck, się to zlamie, to jest pewne. Dobra. Teraz się żyje. Jest! Idealnie, bez stracenia życia udało się. Jest, znowu się zrespiłem. Jest, co ja robię. Jeszcze głupio wbiegam w to. No, really? Stamtąd przyszliśmy zapewne po lewej, tylko po prawej trzeba iść. Tak, po prawej. Nie, tylko nie z tym. Litości. Dobra, jeszcze dwa zostały. No. Ale życie straciłem już. Jest klucz. No jeszcze łatwe jest wszystko. O, ja już kojarzę tą skrzynkę. Zaraz wam powiem, co daje. O, właśnie daje jedną więcej HP. Fajny przedmiot. Itemek. Przydatny. Idziemy na górę. A co jest? Aha, bo ona skoczyć musi. No really? Fuck, a ta mapa jest kurzająca. Jak ja z tymi mapami nienawidzę się bić. Jest. Ura, otworzyliśmy. Jest, o tą książkę właśnie trzeba było zdobyć. Ona pomaga. No, niech muzyczka mi. Właśnie. Ta książka pomaga nam wchodzić w sny ludzi. Przydatny przemian. A tak po drugie, to my jesteśmy elfem. Z jakiejś tam plemienia, który potrafi właśnie wchodzić w sny ludzi. Trochę dziwnie to brzmi, ale taka prawda. Aha, animacja tu była. To jest akurat boss końcowy, Menzas, mogę wam powiedzieć. Nie pamiętam, czy on był silny, czy łatwy, już zapomniałem. Nie, no. Jeszcze raz tym gównem mam się bić. Tam skrzyneczka jakaś była. No. Jakieś tam życie by... O. Skrzyneczka mnie chociaż uratowała. Dobra. No. Tu coś było jeszcze. To można pójść po to. O, opłacało się. Ile tego mam już? 5. I przyda się dalszej podróży. Dobra, lecimy dalej. Chodzimy stąd. Dobra, teraz chyba zaczęła wrócić do tej wioski. Eksplorowałbym sobie to wszystko, ale no nie mam żadnych itemów tutaj coś nam pozbierać. Na końcu będzie może fajnie po tego. Ach, mam cię. Będzie może coś nam pozbierać. Nie, nad z nimi nie walczę, dośmiem ich. Już i tak tyle zabiłem. Już mam ich dosyć. Wracamy do wioski. Jak kiedyś myślałem, że to jest małpa tutaj stoi, a to koleś stał. No
Powiedzisz, jak on jak małpa nie wygląda. A to koleś. Małpa na straży stoi, uwaga. Dobra, jesteśmy w safe zone, można powiedzieć. Ja jeszcze pójdę zapisać ludzie i skończymy ten odcinek. Bo następny odcinek będzie już właśnie z tym dziadkiem. Boss będzie już nas pierwszy. Dobra. To ja się tu żegnam z wami, ludzie. To była Alundra. Miło, że oglądaliście. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, co tam można robić. I do zobaczenia w następnym odcinku z gry Alundra. Trzymajcie się.